Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Magat. Witam was moi drodzy w pierwszej bitwie z cyklu bitew miesiąca w aktualizacji 0.9.11. Wracamy z tą serią przynajmniej na miesiąc, zobaczymy jak będzie szło dalej. Także mam dla was na początek bitwę na Yamato, za którego sterami siedzi gracz klanu Widmo Chlepek. Także obejrzymy sobie bitwę na pancerniku tier 10 w starciu. No jak widzicie, z dosyć licznymi ósemkami, nawet parę dziewiątek jest. Tych dyszek tutaj jest niedużo, także jesteśmy tutaj top tierem, mamy przewagę i zobaczymy, co tutaj Chlepek sobie nawyczynia. Widziałem, że wynik ostateczny jest dosyć interesujący, także będzie można sobie fajną bitwę obejrzeć. Zaraz sobie tutaj będziemy oczywiście przyspieszać i zwalniać bitwę. Będziemy oglądać sobie pływania z miejsca w miejsce, no ale to wiadomo, zaraz się znajdą sceptycy, że po co przyspieszać, ale szanujmy swój i mój czas, także nie oglądajmy pływania z miejsca w miejsce, bo to jest nieodzowny element gry w tą grę, ale postaramy się go minimalizować. Pierwsza salwa wchodzi za 9000, zaczyna się dobrze. Przyspieszamy, także te przyspieszenia będą, musicie się z tym pogodzić. Kolejna salwa leci w kierunku płynącego burtą newskiego, zobaczymy co tutaj się wydarzy. Dwa pociski trzymają się za rączkę, te z tylnego działa. No, szkoda, tu przestrzał. Także lecimy dalej z tematem. No i w tej chwili nie ma za bardzo bicia na nic sensownego. Tam daleko, daleko mamy Amagiego i Alaskę. I w tym kierunku się Chlepek odwraca. Mamy jednego dedeka na stronę, także spota raczej nie będziemy mieli, zwłaszcza że spójrzcie, gdzie jest nasza Shimakaze, gdzieś tam na krańcu mapy na linii 10 teraz sobie tam pływa. A nie, przepraszam, dwa dedeki są jeszcze, jest Benson tutaj u nas stojący, no w takiej dosyć niekorzystnej pozycji, bo wielkiego pożytku z niego raczej nie będzie. Trzecia salwa wpadła do wody. Tylko pierwsza trafiła za 9300 i na razie mamy wstrzeliwanie się, także strzelamy na sucho. 1-0 w okrętach. Skarga odebrana. Ale gość już stoi centralnie burtą tutaj. No fakt faktem trochę za wyspą, ale jednak burtą. Leci teraz ładna salwa w zburtowaną Iowę, także tutaj jest szansa na jakiś fajny damage. Leci ładnie, ale wchodzi klasycznie. 1480. Mamy obitego mańca, którego warto by dobić. Pytanie czy... O, Amagi pokazuje burtę. Ładnie tu Chlepek wykorzystuje to, że przeciwnik te burty pokazuje, tylko niestety RNG nie sprzyja za bardzo. I tutaj... 6 penetracji i citadelka, także tutaj piękna salwa weszła. To musiało tam zaboleć. Spota niestety nie mamy. Tutaj Chlepek ustawiony centralnie, także może sobie strzelać w zasadzie na obie strony mapy. Co prawda spota nie ma nic z jednej, ani z drugiej, ale w razie czego możemy się odwrócić. Montana 25,8 km pływa sobie w pobliżu swojego lotniskowca i w jego kierunku leci kolejna salwa. Jedno przebicie. Widzicie moi drodzy, jak obecnie wyglądają bitwy. To jest aż żal grać. Jeżeli weźmiemy okręt, który ma krótki zasięg i musimy podejść blisko, żeby coś sensownego zdziałać, to często kończy się tak, że jesteśmy okrętem, który jest najbliżej przeciwnika i szybko spadamy, bo jesteśmy, no wiadomo, najlepszym dla niego celem. Jak siedzimy z tyłu, to nie mamy wpływu na to, co się dzieje z przodu, a z przodu mogą nam tłuc sojusznicze okręty, więc tak nie wiadomo, co ze sobą zrobić za bardzo. Trochę mnie to irytuje, że chcąc się fajnie bawić, robić damage, robić fragi, jakieś tam akcje fajne, takie na blisko, jakieś walka w zwarciu, no to niestety nie jesteśmy w stanie tego doświadczyć, bo widać, co się w grze dzieje. No tu łaskawie. 6300. Na razie tak bez szału. Kilka salw oddanych, ze 3 celne, przy czym już mamy 55 tysięcy. Teraz leci ładna salwa w kierunku Ibukiego. Zobaczymy, jak to wejdzie. I o... Ojej, ojej, ojej. Zostało 3500 HP. Jeden pocisk jeszcze by spenetrował i mielibyśmy devasta pięknego. Mamy 89 tysięcy w ciągu 7 minut. Przeciwnik zaczyna sobie coraz śmielej poczyniać, tutaj widzicie na tej stronie naszej prawej, tutaj podchodzi Tirpitz, mocno obite już co prawda i Buki, gdzieś tam Halland, Massachusetts walczy sobie z Shimą, Nevskim i Kansasem. Oj, tu się robi niebezpiecznie w tej chwili, spójrzcie jak blisko pokazało się Asashi, ale widzę, że Chlepek konsekwentnie strzela sobie w kierunku Nevskiego splażowanego.
Sasie dodatkowo się jeszcze dymi. Także może się teraz do nas ładnie ustawić. My tu żadnego wsparcia nie mamy, nie ma żadnego radaru z tej strony. Leci jeszcze lotnia. Co zrobi Asasio? Asasio nie zatrzymuje się w dymie i da się zatopić pewnie tą salwą. 8000 powinno wystarczyć. No, samoloty dobiły. Straszliwie to spaprał ten Asasio. Tu był potencjał na devast dla niego i całą furę darmowego damage'u, no ale niestety widać co zrobił. 100 tysięcy już nam się zrobiło, jeżeli chodzi o damage. No, torpedy samolotowe wystrzeliwane, znaczy zrzucane na Yamato to nie jest dobry pomysł, bo Yamato ma dosyć dobrą obronę przeciwlotniczą. Oczywiście wiadomo, że trzeba go uszkodzić i te torpedy trzeba zrzucać, ale to raczej jest jeden z ostatnich celów, jakie bym wybrał, jeżeli chodzi o torpedy. Alaska płynie sobie tutaj ładnie. Yamato co prawda dostaje też srogie buły, ale uszkodzony jest ster, także nie ma jak się tutaj chlebek przestawić za bardzo. Leci kolejna salwa, 14 tysięcy na Alasce, niestety 4900 zostało. Alaska ma włączoną naprawkę, także troszeczkę tego hapsa jeszcze odzyska. Zobaczmy, czy tylna wieża dokończy robotę, może jakaś sytka? Nie, 4400, Alaska nadal żyje. Ale Yamato jest pod sekundarkę zrobione, że ono tak strzela, co tu się dzieje w ogóle? Zaraz sobie zobaczymy tutaj podgląd. 7,3 sekundarka, nie, może i nie, dobra. Coś tu chyba jest zamontowane, ale nie wiem. Ręki sobie uciąć nie dam, dawno nie grałem. Chyba, że to standardowy zasięg. Bo dziwne byłoby, gdyby gracz z widmo grał z Yamato na sekundarkę. To bym się bardzo zdziwił. Mamy zamordowanego Amagiego. 150 tysięcy na liczniku. I 6 do 4 w okrętach. Nasze dwa pancerniki tam sobie z tyłu urządziły jakiś tam wyścig. Nie wiem, dokąd ale się ścigają. Poleciała salwa w kierunku Kagi, także darmowy damage tutaj wpadnie jakiś. Cytadela i dwie penetracje. 20 tysięcy Kaga złapała. Dokąd oni płyną sobie tutaj? Kaga próbuje uciec, ale jest świecona w tej chwili przez naszego Bensona bodajże. Jest ładny kąt na Iowę. Jest przestrzał. Zobaczmy, co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że znowu nie 1400. Leci ładnie. No, 14200, to już lepiej, już lepiej. 185 na liczniku. Kaga wystrzał do Kagi oddany tak już na czuja w zasadzie, bo Kaga zniknęła, także jeszcze ostatnie sekundy, dwa przebicia na wylot. No niestety szkoda tej salwy, bo ta Kaga mogła sobie tutaj spokojnie spaść pod takim kątem ustawiona. Nieco przyspieszymy, zobaczymy, co dalej będzie się działo. Kaga widzę twardo, tutaj chce się dać rozstrzelać. Pięknie skupione pociski z ostatniego działa. 10 tysięcy, mało, liczyłem na więcej z tej salwy. 7 do 6, fajna bitwa wyrównana. Haland wyłazi i płynie sobie tutaj jeszcze Tirpitz B. No, wyjrzymy zza winkla używając spotera i pakujemy do chypa. Ojej, tam co się stało. 3 penetracje Stadela i pancernik posłany na dno. 222 na liczniku i 2 fragi na koncie. No, przewaga tutaj zielonych rośnie coraz bardziej. 8 do 6 w okrętach. Jeżeli chodzi o HP, no to przeciwnik ma HP 142 tysiące, mamy 330, także no musieliby się postarać, żeby to wszystko pozbijać, popalić, poniszczyć. No, zostały tutaj same pancerniki i lotniskowiec, także reszta okrętów została wymordowana. Raz, dwa, trzy, cztery krążowniki, dwa dedeki zatopione. Zostały same bebeczki i lotnia. U przeciwnika jest jeszcze Haland, także on tu może trochę namieszać. No, obtarło się Yamato tutaj o wyspę i trochę ciężej będzie teraz ruszyć do przodu. Mamy z przodu Ibukiego, Montanę i Kagę, także możemy tam spokojnie sobie przypuszczać. I Buki płynie pięknie burtą. Zaczyna się kręcić. Ja nie umiem strzelać
do poruszających się celów z samolotu. Samolotu używam głównie do strzelania do stacjonarnych celów i do okrętów w dymie. 2000 HP zostało. Teraz przydałby się koniecznie spot na Toybuki, żeby go dobić. Na szczęście dobija go Kansas. A tutaj, moi drodzy, po 15 minutach bitwy wypływa sobie Montana na full HP, która jest od pola walki dalej niż lotnisko jest przeciwnika, także no jakiś obraz gry i graczy to daje na pewno. Zrzucone dwie torpedy z Kagi. A Montana jeszcze bez kamuflażu sobie tam pływa. Uszkodzony steral od razu naprawka, 240 tysięcy na liczniku, leci kolejna salwa w kierunku Montany. 4800. No tu jest problem z przepchnięciem tej wyspy, ale udało się. Kolejna salwa w Montanę poszła do wody. Także fajnie byłoby dopaść Kagę i rozstrzelać Montanę i wtedy byłoby już spoko. Bo do Halanda to raczej ciężko będzie się dostać, chyba że on sam tu przypłynie i będzie chciał walczyć na artylerię, wiadomo, że i takie pomysły ludzie mają. No tutaj chyba z tej salwy za wiele nie będzie. Very big noobs tam napisał Monarch. Teraz to już takie strzelanie do kaczek, ta Montana za bardzo nie wie co robi. No 8400. Leci znowu eskadra z Kagi. No tutaj tych torped kilka weszło, ale większego efektu nie narobiło niestety. Pewnie ten chlepek liczy na to, że wyspotuje sobie Kagę i rozstrzela Montanę i pewnie to byłby... O, pięknie wyminięte torpedy. Halland gdzieś tam kręci się w pobliżu kapa czerwonych, także przyspieszmy, bo tutaj już mało spektakularne się robi to starcie. Ale jednak to jeszcze nie koniec. O, Montana pięknie wbita w krawędź mapy. Tutaj płynie sobie Kaga. Zobaczmy, jak ta Montana teraz dostanie. Pięknie, 25 tysięcy, elegancka salwa. Już zbliżamy się do progu 300 tysięcy damage'u. Kogo? Kagę teraz będzie mordował. Leci kolejna salwa. Powinna zatopić. Mam nadzieję, że zatopi. Leci. Ładnie. Pięknie. 8400 i frak numer 3. 289 tysięcy na liczniku i mamy jeszcze Montanę i gdzieś tam Halanda próbującego. No jak mówiłem, strzelać się z pancernikami. Montana pięknie ustawiona, 18 tysięcy znowu dostaje, stadelkę jeszcze i przekroczyliśmy teraz 300 koła. Jeszcze raz. Burta cały czas pokazana pięknie, 3 penetracje, 12700, 320 na liczniku. Czekamy na reload. No teraz, o, Halland spalił Kansasa, proszę bardzo. No i to już jest tylko... odliczanie do tego, kto ile zdąży jeszcze damage'u nastukać na tych dwóch pozostałych okrętach. Jednak nie zdecydował się tu chlepek na strzelanie do Halanda. Wybrał Montanę. Płyną ryby. Zalanie naprawione błyskawicznie, więc warto by się tego Halanda pozbyć. Z pepancu będzie próbował tutaj chlepek. Słyszycie, jak odbijają się pociski? Wszystko wchodzi w wieżę i w dziób, który już jest pewnie wysaturowany. No, ciężki wybór, ale jednak Montana leci salwa. Pięknie skupione pociski, dwa pożary na pokładzie teraz, nieładnie. Zdążyłam... O! Proszę bardzo, taka salwa za dwa pociski, 10 tysięcy wpadło. Będzie jeszcze jakaś salwa? 4 tysiące. Dwa. O, frak numer 4 i 348 tysięcy na liczniku, moi drodzy, w tej bitwie na koncie gracza klanu Widmo. I to jest wszystko, także zapraszam Was do komentowania bitwy, oceniania jej łapkami w górę lub w dół. I następująco przedstawiają się jeszcze ekrany końcowe. Także jak widać, udało się przekroczyć 300 tysięcy i próg 3000 punktów bazowych, jeżeli chodzi o doświadczenie. Także bitwa otwierająca tego miesięczną, czy bitwę w tym miesiącu, edycję, wygląda dosyć przyzwoicie. Także
Z mojej strony to wszystko, do usłyszenia i na razie.